Gimper, Mortalcio i Kinga. Banaś. Okej. Testowany niedawno Kawiak wraz z bratem miał zajmować się nielegalną hodowlą brytyjskich kotów, jednocześnie głodząc je i nie dbając o ich podstawowe potrzeby. Marcin, znowu mi wody nie dałeś, znowu nie jadł, znowu kuwet nie wyczyściłeś. A w tego przychodzi, bo co nie sądzie? No, nie zrobiłem tego i... no i co z tego? Pomimo zaaresztowania jednego z braci... Dobra, ale po pierwsze, ta, słuchaj, patohodowle, pseudohodowle. To jest tego masa, niestety, i tak jest ciągle. Dlatego nie można z takich miejsc kupować. Rel? Zgadzasz się ze mną? Plus jeden chyba. Drugi nadal przebywa na wolności. Czy policja dosięgnie jego? Oprócz tego, Sławomir Mencen złożył oświadczenie majątkowe i ludzie są w szoku. Na Mortalcia i Kinga Banaś pojawił się olbrzymi hejt, gdy ogłosili, że są w związku, a Krzysztof Ibisz opublikował swoją zwrotkę w ramach akcji Jest Bez Starter i... okazało się, że nigdy jej nie nagrał, bo wszystko wygenerowało AI. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic nie drogi widzu, nie martw się. Nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie. No dobra, opowiadaj Gimper. A my tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od kontrowersji wokół zmiany wizerunku Versof, a także wypowiedzi jej. Transformacja jakaś była? Ty, co się działo? W weekend mnie nie ma i Versof w dupę się zmieniła całkowicie? To Versof w ogóle jest? Jej chłopaka Freeza. Weronika z okazji premiery swojej płyty zdecydowała. Dziki Foka za 65 lat. Poszukuję osoby, co by mi wykopała dołek zawczasu. Posłuchaj, trzeba było se narobić dzieci, jak była szansa, by ci kto miał kubek podać na stare lata, a teraz to będziesz gnił, nie? Wiesz, o co chodzi, Rel? Zdawała się przejść pewną metamorfozę. Co to za metamorfoza? Otóż bardzo mocno. No co, szklanka wody nie będzie podawana. Włosy. Aktualnie Versof wygląda tak. No i ktoś by powiedział, fryzura jak fryzura. No inaczej wygląda. Zauważyłeś? Farbowała włosy. Aktualnie Versof wygląda tak. No i ktoś by powiedział, fryzura jak fryzura, ale innego zdania są użytkownicy internetu, którzy zdecydowali się wydać na ten temat milion opinii. Jednym się podoba, innym się nie podoba, jedni uważają, że... ładnie we wszystkim ładnie. Tragedia. Że tragicznie. Jedni mówią, że jakim prawem ludzie oceniają, inni, że jakim prawem ludzie oceniają jak tych, czarno. Co oceniają. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Witam Zytku, oglądniemy na streamie. To jest mój mentor, wzoruję się na nim. Za chwilę zobaczymy po Gimperze, okej? Okay? Idź się dalej, a Versof w gruncie rzeczy tą zmianą wizerunku dziękuję osiągnęła bardzo. To, na czym jej zależało, czyli promocję premiery swojej płyty. Natomiast o ocenę nowego wizerunku swojej partnerki został także zapytany jej chłopak Freeze, no i trochę się w odpowiedzi zamotał, a internautom się to nie spodobało. No, powiem tak, te krótkie włosy są na pewno oryginalne. No i jak widzicie, zaczyna się niewinnie, ale Karol nie powiedział, zaczyna, że mu się podobają, bomba. Tylko że są oryginalne, a dalej było tylko gorzej. Powiem szczerze, te mi się troszkę mniej podobają. Natomiast to nic, ponieważ najważniejsze, żeby Vera się czuła dobrze, a też, słuchajcie, my chodziliśmy przez rok w różowych włosach. Czy my jesteśmy normalnymi ludźmi? Tu nie chodzi czasami, wiesz... Okej, okay, czyli innymi słowami, Freeze powiedział, że Versof jest nienormalna. O wygląd, tylko to jest część naszej pracy, wizerunek, więc ja troszkę inaczej to traktuję i to myślę, że jest ważniejsze od samego aspektu wizualnego, bo po prostu to może dodać Werce w jej działaniach, a wiem, że to jest dla niej ważne i się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę. No czyli generalnie mu się bardzo nie podoba, ale wie, że Versof na tym będzie miała zasięgi, więc okej. Okay. Ale sporo ludzi zwróciło uwagę na mimikę Versof. Dobra, prawa dziecka będzie dla ojca czy dla matki w sądzie, jak myślicie? Podczas tego wywiadu, która na początku jeszcze po pierwszym komentarzu, że fryzura jest oryginalna, nawet się zaśmiała, ale pod koniec po tym, jak Freeze podkreślił, że no widać, że w tej fryzurze dla aspekt ciebie? Wizualny, no to w ogóle nie jest ważny, ale no Werce zależy na jej celach biznesowych, więc okej. Okay. No to z każdym zdaniem uśmiech znikał i na koniec spuściła wzrok, no i miała taką minę nie za ciekawą. Shot z tym fragmentem wywiadu na X się zrobił prawie 600 tysięcy wyświetleń, a komentarze jednoznacznie... Ktoś napisał plus jeden, Freeze? Shot z tym fragmentem... Chłop, co ją skwitował, aż na koniec posłuchała bardziej niż w połowie wypowiedzi Freeza. Freeze plus jeden. Aha.
wywiadu na Xie zrobił prawie 600 tysięcy wyświetleń, a komentarze jednoznacznie wskazują na to, że no Karol mógł to powiedzieć troszkę ładniej i milej, bo próbował dyplomatycznie, a wyszło... Kiedy dziecko dziło drze włosy? Ale nie jest to chyba jakiś big deal, więc mamy nadzieję, że Weronika mu wybaczy to zaplątanie. Chyba, że ten wywiad był kolejnym elementem kampanii marketingowej płyty, tak żeby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę. Kto wie? Krzysztof Gonciarz natomiast na pewno już wie, żeby uważać na to, co pisze do dziewczyn, z którymi flirtuje. Podczas ostatniej głośnej afery z udziałem influencera Daria Dąbrowska zdecydowała się przedstawić zbiór historii różnych dziewczyn, w tym swoją, na temat ich relacji z popularnym vlogerem. W stronę Gonciarza padło mnóstwo oskarżeń, on sam jakiś czas później wydał film, w którym udowodnił liczne manipulacje, które pojawiły się w filmie, który wysuwał w stosunku do niego oskarżenia. Między innymi udowodnił, że część screenów została zmanipulowana i to bardzo mocno podważyło materiał dowodowy, a także intencje osoby nagrywającej. Wykazał on też, dobra, że... bestia z Tokio jest ofiarą, czy jest ofiarotwórcą? W sensie, że jest... Kurde, w dupę, jak to się nazywa? Louis Tim. No jest bestią z Tokio, czy jest w dupę Tim? Rozumiesz? Kim on jest? Kim jest bestia z Tokio w końcu? Czy która została pokazana jako zachowania, które miały rzekomo upokorzyć dziewczynę, której to dotyczyło, tak naprawdę było żartem, do którego był nawet zachęcany i podkręcany, bo obie strony w tamtym momencie po prostu pobawiło. Ale oczywiście pokazane bez kontekstu wyglądały te rzeczy bardzo słabo. Można powiedzieć, że merytorycznie Gonciarz w tej sytuacji się naprawdę nieźle wybronił. Ale okazało się, że na jednym filmie nie zamierzał poprzestać, ponieważ kilka dni temu na jego profilu pojawiło się obszerne wideo zatytułowane Stalkerka, gdzie w prawie 40-minutowym monologu bardzo szeroko opowiada historię swojej relacji z Darią Dąbrowską, która była autorką oryginalnego filmu w jego temacie. Pokazał on tam... Ona odpowiedziała coś? Rozmów, krok po kroku i miesiąc po miesiącu, co dokładnie się w ich relacji działo i dlaczego jego zdaniem on w tej sytuacji nie jest winny, a trafił po prostu na kobietę. Nie mogę czytać subscribe, pisze, że jestem zalogowany, a pisze, że nie jestem, a jestem. Relog widzę, Wes. Te, która w wyniku odrzucenia przez... Co on ma z włosami? No moja wina, że u fryzjera nie byłem. O co ci chodzi? Pójdę w tym roku. Formie, zdecydowała się zemścić i popadła na jego punkcie w obsesję. I tą tezę, moim zdaniem, Krzysztof Gonciarz w swoim filmie dość dobitnie udowodnił. I jestem szalenie zaskoczony, że mając tak wiele informacji na temat Darii Dąbrowskiej, nie zdecydował się przyjąć tego rodzaju narracji wcześniej. Nie wiem, bro, w dużym skrócie, ta pani miała nie tylko wypisywać dziwne i niepokojące wiadomości do jego znajomych, a także losowych dziewczyn, które pojawiały się na jego Insta Stories. Oprócz tego publikowała ona mnóstwo TikToków, które niby nie dotyczyły Krzysztofa, ale tak naprawdę były ewidentnymi szpileczkami wymierzonymi w niego. Jak na te i wiele innych faktów, które Gonciarz przedstawia w filmie, dołożymy sobie właśnie manipulowanie screenami, przeklejanie wiadomości z czatu w taki sposób, żeby całość konwersacji wyglądała tak, jakby Krzysiek Gonciarz był jakimś zwyrodnialcem, gdzie w rzeczywistości te wiadomości były w innych miejscach w rozmowie, czy wyjmowanie jakichś rzeczy z kontekstu po to, żeby mu udowodnić tezy, które autorka sobie założyła, no to skleja się to wszystko w bardzo niepokojący obrazek. Obrazek Janko, w związku ty dalej malucha remontujesz? Złożyć tę sprawę na policję. Równolegle z publikacją tego filmu składam na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, którym jest uporczywe nękanie, przedstawiając te oraz wiele innych dowodów. I ja to, co przedstawił Krzysztof Gonciarz, póki co kupuję, wydaje się to składne. Z tego co wiem, to odpowiedź tej pani ma się pojawić na dniach. W związku z tym jego słowa będą mogły jeszcze zostać zweryfikowane. Dotychczas, kiedy ona próbowała odpowiadać na jakieś argumenty, które Krzysiek chociażby wystosował w swoim poprzednim filmie, no to wyszło to fatalnie, bardzo emocjonalnie i Daria Dąbrowska tylko potwierdziła swój bardzo emocjonalny i nieobiektywny stosunek do osoby Krzysztofa, ale może tym razem będzie inaczej, zobaczymy, a ja na pewno dam wam update, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Ciężko było przegapić akcję SB Starter, o której informowałem was w poprzednim odcinku i z którą to wiąże się dosyć ciekawa historia. Mianowicie... Nie wiem, z tym Gonciarzem widzowie to niezłe dymy, co? Jak myślisz, widzu, Gonciarz normalnie wraca na top 1 Polaka w Polsce? Top 1, czy nie? Czy jednak bez szans na odbudowanie się? Plebiscytu zorganizowanego przez SB Mafię zdecydował się zgłosić Krzysztof Ibisz, który nawinął naprawdę niezłą zwrotkę. Każdy młodszy chyba, musisz mi to przyznać. SB Mafia w szoku, że jestem młodszy od Nykla. No tak jak powiedziałem, nawinął naprawdę nieźle. Tylko że Krzysztof Ibisz tak naprawdę tego nie nawinął. Zrobił to Mat nie żyje, za wszystkim stał Yahoo Produkcja, a w całość zamieszana była sztuczna inteligencja. W filmie zatytułowanym Wkręciliśmy pół internetu z Krzysztofem Ibiszem, Yahoo ujawnia cały plan, który stał za przygotowaniem zwrotki Ibisza do SB Starter. Krzysztof nigdy nie miał nawinąć tych wersów. Napisali je Yahoo z Matim, Mati to zarapował, a następnie przy pomocy specjalnego modelu sztucznej inteligencji przerobili jego wokal na wokal Krzysztofa Ibisza. Latam jak po kanałach w TV, nikt nie myślał, że tak umiem.
Daj mi miesiąc, a będę miał featuring z Walczukiem. Latam jak po kanałach w TV, nikt nie myślał, że tak umiem. Daj mi miesiąc, a będę miał featuring z Walczukiem. Wyszło rewelacyjnie i Krzysztof Ibisz, gdy dowiedział się o ich pomyśle, to oczywiście błyskawicznie zgodził się na... Dobra, wiesz czemu tego ludzie nie wyłapali, że to AI? Bo dzisiejsza muzyka to brzmi... Znaczy od lat już muzyka brzmi jak w dupę z komputera przez to, że tak głosy se przerabiają. Że jak ty masz wiedzieć, czy to AI? Jak zwykłe jest gadanie, no to słychać, czy to AI, ale jak w dupę śpiewy, to nie ma bata. Nagranie krótkiego teledysku na TikToka, w którym udawał, że rapuje tę zwrotkę. Oczywiście wcześniej nie uczył się cały AI? Każdy myśli, że boomer, a ja serio kumam faskę. O cholera. Czy to Freddy Fazbear? Dobra. Każdy myśli, że boomer, a ja serio kumam faskę. O cholera. Czy to Freddy Fazbear? Po pierwsze, przejrzałem naprawdę mnóstwo komentarzy pod wideo, gdzie Krzysztof Ibisz rapuje, a tak naprawdę to nie rapuje. Nikt nie zorientował się, że to była robota sztucznej inteligencji. Zresztą sterowniki ja sam wierzyłem, że to naprawdę Ibisz. Pomimo, że znam go prywatnie i nagrywałem z nim też odcinki i kojarzę jego głos, jak brzmi, jak się z nim rozmawia, jak się z nim nagrywa i jak prowadzi programy. Oglądałem tego mnóstwo. Nie wyczułem nawet przez pół sekundy, że to mógł nie być on. Oczywiście, tutaj nic na pewno wpłynęło to, że nawet zawodowi raperzy, puszczają kawałki, brzmią trochę inaczej niż wtedy, kiedy mówią, przez dużo nałożonych jakichś efektów, po to, żeby ich wokal od choćby bardziej pasował do bitu. W związku z tym pewne zniekształcenia nasze ucho prawdopodobnie aha, automatycznie on gada to, co ja przed chwilą. Na jakieś wtyczki, okay. Które zostały zastosowane, żeby to lepiej brzmiało. Gimper ghostuje live'a i powtarza po mnie nieźle. Spodziewał się, że to wszystko zostało wygenerowane przez AI. I to jest fascynujące. Ale przerażające jest snajperek. To, jak z każdym miesiącem jakość tego, co Scam, powstaje w internecie, nie sterowniki, no to ja nie instaluję. Wytwory sztucznej inteligencji rośnie. Zresztą wystarczy rzucić okiem na kubełek, chociażby z Szymonem Hołownią, które od jakiegoś czasu latają po TikToku, które naprawdę momentami ciężko jest odróżnić od oryginału. Teraz jestem prawie prezydentem, więc każdy, kto nazywa mnie laleczką Chucky, po prostu zrobię mu wjazd na chatę. A tak w ogóle to wielka promocja, wtorkowy kubełek KFC za jedyne 24,99. AI rozwija się błyskawicznie na profilach, które śledzę. Ostatnio zobaczyłem na przykład taki przykład filtrów, które potrafią nagranie z lustrzanki zamienić na bardzo dobrze wyglądające anime. W sieci pojawiły się na przykład takie screeny, to jest pierwsza gra z Lara Croft zatytułowana Tomb Raider, a tak wygląda wariant zupscalowany przez AI. Jeden z modeli nauczył się też, jak z dowolnego zdjęcia zanimować na przykład tańczącą postać. Tak jak powiedziałem już na początku, fascynujące i zarazem przerażające. Dla niektórych fascynujące, a dla niektórych przerażające z kolei są majątki posłów. Ponieważ jak zwykle o, na początku kadencji to ciekawe. Posłowie Poka. Mają obowiązek złożenia oświadczeń pieniądze. Majątkowych. No. Największą sensację wzbudziło oświadczenie opublikowane przez Sławomira Mencena. 700 tysięcy złotych oszczędności, kilkanaście tysięcy w innych walutach, a także 33 bitcoiny o wartości prawie 5 milionów złotych. To jest majątek, który oficjalnie wykazał polityk. Ty, ja myślałem, że Mence to już ze 100 milionów na koncie ma. Chyba coś tam ukrył. I trzeba przyznać, że jest on potężny. I widać także, że Sławomir pokłada ogromną wiarę w kryptowaluty. Albo dobrze kiedyś zainwestował, a aktualnie Bitcoin jest na sporej górce, więc nieźle mu się to opłaci. Ile ja mam Oprócz Bitcoina? Tego, zainteresowanie wzbudziły również oszczędności premiera Minus Mateusza Morawieckiego, wynoszące 4 ponad komorników 4,5 miliona mam. Złotych, głównie w obligacjach. Znalazło się też natomiast wielu polityków, którzy konsekwentnie od wielu lat wykazują 0 złotych przychodu. A to... Nie wiem, Edward, o co nawet chodzi w tym, co napisałeś, ale słyszałem jakieś awarze random Bruce'a, to muszę zobaczyć. Biedaczyska. Ciekawe w takim razie, z czego żyją. Ja nie wiem, ale wracając do pana Mencena, to pozostaje pogratulować przedsiębiorczości i cieszy mnie to, że większość komentarzy, które mam okazję poczytać, również jest w tego typu tonie. I to dobrze, bo wygląda na to, że kolejne pokolenia wychodzą z... A co tu się nie cieszyć? Typ się dorobił zanim przyszedł do polityki. Same plusy. Bogaty znaczy zły i na pewno ukradł. Oby tak dalej. Oby tak dalej, natomiast na pewno nie powiedzą fani mortali. Afera Random Bruce'a brał z... Co? Nie no, bez przesady. Obserwujący jego decyzje związkowo-miłosne. Bowiem na youtubera i jego aktualną partnerkę Kingę Banaś przetacza się właśnie na Instagramie i TikToku i Twitterze i w sumie naprawdę wielu miejscach spory hejt. O co chodzi? W styczniu tego roku właśnie, twórca poinformował o rozstaniu ze swoją dziewczyną, również influencerką o pseudonimie Kartoni. Było to głośne wydarzenie, film... Czy poszedłem na siłownię, wiesz co? Od stycznia postanowienie mam nowe, wiesz?
tego rozstania wygenerował prawie 3 miliony wyświetleń, a para była ze sobą prawie 5 lat i wielu widzów naprawdę... W lutym je zrealizuje, w sensie w marcu. Poinformował, że rozstanie wyniknęło z jego inicjatywy, a po kartonie było widać, że to prawda i że ona bardzo tego rozstania nie chciała i na tym filmie ciężko było jej powstrzymać emocje. Gdzieś w tle natomiast pojawiały się teorie, że Mortalcio i Kartoni zerwali przez Kingę Banaś. Wynikało to m.in. z wrzuconych do internetu filmu, na którym Mortalcio i Kinga zdecydowanie pod wpływem alkoholu, powiedzmy, że nie stronili od kontaktu fizycznego i było widać między nimi bardzo dobry vibe. No i na bazie tej, a także innej sytuacji ludzie stworzyli sobie teorię, że być może Kinga chciała Mortalcia odbić, bo jej się ewidentnie podoba i to ona wpłynęła na rozpad tak bardzo lubianego przez ludzi związku, żeby tutaj z Mortalciem móc potem być razem. Temat był jednak bardzo mocno dementowany. Zarówno Mortalcio, jak i Kinga Banaś na wywiadach powtarzali, że nie, nie są razem, że internet ma jakąś paranoję, że w dzisiejszych czasach to już nawet nie można mieć koleżanki, no bo od razu zaraz wszyscy myślą, że jesteśmy razem. I to dwójka realizowała nawet prześmiewcze TikToki w tym temacie. No, trzeba przyznać, że źle się zestarzało. Przedwczoraj bowiem na kanale Mortalcia ukazała się piosenka zatytułowana Kłamstwa, w której twórca opowiada o związku, który musiał ukrywać w obawie przed tym, żeby ludzie go nie oceniali. Chyba mu nie wyszło ukrywania. Ty słyszysz ten głos i sobie myślisz tak, znowu AI? Nie, autotune? Nie, nie wiem, szczerze nie wiem, chyba żyjemy w symulacji po prostu. Siedziałem cicho, według was ja jestem winny, no bo odnalazłem miłość. A na koniec pokazuje twarz swojej wybranki serca, którą okazała się Kinga Banaś. Nikt się nie spodziewał. Winny się tłumaczy, dlatego siedziałem cicho. Według was ja jestem winny, no bo odnalazłem miłość, rapuje twórca. A potem dodaje, to mój ostatni statement, nie było uczuć do Maja, olewam to co gadają, to co ja mówię to prawda. Sugerując, że z Kingą Banaś zeszli się dopiero kilka miesięcy po jego rozstaniu. No i jest to wersja wydarzeń, która mogłaby być przez ludzi dużo lepiej przyjęta. Ale nie została. W komentarzach pod postami dotyczącymi tego związku wylewa się mnóstwo hejtu. Zamieniłeś Porsche na Tesle, co to za gówno? XD, Team Kartoni, zmienił modelkę na menelkę i tak dalej, i tak dalej. Para planowała odnieść się do tych wszystkich komentarzy w oddzielnym filmie, natomiast... Ja pierdziele. A śmiali się 15 lat temu z tych gówno portali, co piszą o związkach jakichś żuli w necie, w sensie no celebrytów, a sami potem żyją tym, piszą jakieś bzdety, no nie wytrzymam, internet jest popieprzony. Zamiast przyjść, pograć w plecaczki, posiedzieć, pochillować bombę, to TikTokowe detektywi szukają wszystkiego. Wiecie co, widzowie? Pora umierać, rel? W momencie, kiedy to nagrywam, o 22.45, to ten jeszcze się nie pojawił. Jeżeli wpadnie na kanał Mortalcia, to tutaj Gimper z przyszłości dogrywa wam update. A jak nie, to właśnie wam mówię, że się nie wydarzyło. Niezależnie od wszystkiego, jak zawsze w takich sytuacjach zalecam wam wstrzemięźliwość z wydawania opinii. Z prostego faktu, to co my widzimy, to tylko i wyłącznie jakiś fragment relacji dwojga ludzi, który zdecydowali się zamieścić w internecie. Prawda jest taka, że o tym, co było między Mortalciem i Kartoni i o tym, co jest między Mortalciem a Kingą Banaś, nie wiemy nic. I domyślanie się i tworzenie teorii na podstawie fragmentów, filmów, które wydają nam się pasować do teorii, którą sobie stworzyliśmy w głowie, może być krzywdzące. A pisanie na podstawie tego, takich komentarzy, jest nie w porządku i to, co mówię, miałoby... Trochę wstyd. Trochę wstyd ktoś napisał. Nie rozumiem tego. Widzą się nie podoba, że tym zmienił babę. Trochę wstyd, wiesz, kurde, bo ja wolałem, żebyście... Wolałem wasze zdjęcia z tamtą babą twoje, wiesz, trochę wstyd. Co ty odpieprzasz, wiesz, mi się nie podoba, że ty tak żyjesz. Szczerze, to jest trochę wstyd, wiesz? Zawiodłem się, że nie żyjesz tak jak chcę, mimo że znam cię z jednego zdjęcia na Instagramie. Trochę wstyd, koleżko, zawiodłeś mnie. Gdybyście wy w ogóle to oglądali, a nie 13-latkowie, którzy są fanami Gen Z i ekipy, po co ja się produkuję? Nie wiem, ale współczuję tego zamieszania całej trójce. Zarówno Kartoni, która pewnie przez to no, nie może się odciąć od przeszłości, ale także Mortalciowi i Kindze, którzy muszą się z tym mierzyć. Nie muszą do siebie wrócić, bo trochę wstyd. Zależnie od tego, co tam się prywatnie wydarzyło. Szerzej ten temat poruszyliśmy na odcinku Zgrzytu, który pojawi się dzisiaj na kanale, albo już się pojawił, także możecie sobie wpaść do nas na kanał, gdzie znowu to omówiliśmy i obejrzeć. Nie omówiliśmy tam natomiast jeszcze najnowszych wiadomości dotyczących Kawiaka i, jak się okazuje, również istotnej postaci, czyli jego brata, Bartosza F***a.
ale z pewnością to zrobimy, bo śledztwo, którego podjął się youtuber Klepsydra, jest warte tego, żeby o nim rozmawiać. Szczególnie dlatego, że wyciąga na wierzch wstrząsające fakty. Jakiś czas temu informowałem was o tym, że Marcin pseudonim Kawiak został nareszcie aresztowany i zostały mu postawione bardzo poważne zarzuty w związku z patostreamami, które ostatnio prowadził. Proszę, do żywocie mu dajcie ludzi na ulicy, którego miał się dopuszczać. Wszystkim się wydawało, że temat jest już zakończony, a tymczasem youtuber Klepsydra na własną rękę przeprowadził obszerne śledztwo, w którym naświetlił temat drugiego z patobraci, który, jak się okazuje, jest nie lepszy niż jego braciszek. Kawiak jest winny, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale jest jedna osoba, która steruje jego zachowaniami, która jest za niego w pewien sposób odpowiedzialna i która motywuje go do tego, żeby robił te rzeczy. Z filmu, który przygotował Klepsydra, dowiadujemy się, skąd panowie mieli pieniądze na życie. No i okazuje się, że pochodziły one z nielegalnej działalności prowadzonej w mocno wątpliwy moralnie sposób. Panowie prowadzili bowiem nielegalną hodowlę kotów brytyjskich krótkowłosych, a są to zwierzęta, które można sprzedać za naprawdę niezłe pieniądze. Przykładowe aukcje pokazane na filmy Klepsydry opiewają na kwoty np. 1800 czy 2500 zł. Problem w tym, że jest to praktyka niezgodna z polskim prawem i jest to wykroczenie, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a także grzywna nawet do 100 tysięcy zł. A powiedzenie, że to, czego doświadczały koty hodowane przez braci było po prostu złymi warunkami, to eufemizm. Drapak dla kotów był praktycznie cały we krwi i koty same w sobie również nie były w najlepszej kondycji, były niedojedzone, były naprawdę poniżej minimalnego limitu. Ale kurde, problem z pseudohodowlami jest taki, że ci w dupę patusy, te w dupę, nie wiem, płody jakieś zmodyfikowane genetycznie, co uciekły z laboratorium i prowadzą te pseudohodowle, rozumiesz mnie? To są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Ludzie, którzy chcą za 200 czy 500 zł taniej kotka kupić, mimo że za 2 lata wyjdą jakieś choroby i zmarnują siano dużo, to i tak to robią i napędzają ten gówniany biznes. To jest wielki problem, że ludzie są przypieprzeni, nie mogą wydać troszeczkę więcej, żeby później mieć spokój i żeby wspierać coś dobrego, tylko nie. A zamiast adoptować albo ze zwykłej hodowli, to biorą z takiego gówna, a potem się dziwią. Jeżeli chodzi o koty brytyjskie i kiedy osoba, którą znam, jednocześnie mój informator, zdecydowała się kupić właśnie takowego kota, to był on 500 gram poniżej tego, ile takowy kot brytyjski powinien ważyć. Było to spowodowane m.in. faktem, że nikt tych kotów nie dokarmiał, a jeżeli dokarmiał, to w niewystarczających ilościach, co jednocześnie powodowało, że te koty nie wyglądały dobrze i były po prostu w złym stanie. Moje koty po 3 dniach bez wody chwali się na swoim Insta Stories Kawiak i naprawdę bardzo ciężko powstrzymuje mi się agresję słowną, kiedy to nagrywam, bo takie rzeczy są dla mnie szalenie bulwersujące. Bo ten gość nie tylko zaniedbuje zwierzęta, nie da dając im pokarmu i wody niezbędnych do przeżycia. On no, się tym chwali, Erek, no, i jego to tak bardzo chyba bawi. Kurwa, Marcin, znowu im wody nie dały, znowu nie jadł. No prawda, Kiro, na ziemię. I nagle on był w takim szoku, a w kadeli do tego przychodzi, bo w tym zasadzie no, nie zrobiłem tego i... No i co z tego? No od niego samo jeździ miały co pić, no trudno, no nie zjadły. No. A oprócz tego Klepsydra pokazał garść screenów, na których widać, dlaczego prawdopodobnie dotychczas tego typu informacje nie wypłynęły, ale panowie mieli w dosyć konkretny sposób grozić ludziom, którzy chcieliby tego typu informacje opublikować. I myśli, że jest nietykalny, ale ja na szczęście mogę tam kurwa być w 6 godzin. Jebany kurwa Bargiela, skończysz jak on. Na co dopisuje jego brat? W ostateczności sąsiad powie, które drzwi. Celu. Blog znamy. Obawiam się natomiast niestety, że materiał dowodowy zebrany w sprawie brata Kawiaka jest niewystarczający, żeby stała mu się jakaś większa krzywda. Nawet jeżeli pomagał on bratu w jego działalności, a także prowadził tą nielegalną hodowlę kotów, które były głodzone i nie dostawały wody, a także nie wiem, czy się nad nimi znęcali w jakiś sposób, że tam jest krew w tym pokoju, ciężko powiedzieć, co tam się działo. Oczywiście dużo tutaj zależy, na jakiego policjanta prowadzącego ta sprawa by trafiła, ale na pewno pan Bartosz F. ma o wiele większe szanse, żeby się wywinąć. A szkoda. I mimo wszystko dobrze by było, gdyby w tej sprawie wydarzyło się coś więcej. A jeżeli się wydarzy, to oczywiście będę was informował, dlatego jeżeli chcecie zamierzać, to subskrybuj kanał, a ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się ciepło. Cześć! Popieprzone widzowie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!